Najprawdopodobniej już mniej czasu dzieli nas do wydania pierwszej gry z nowej wiedźmińskiej trylogii, niż od dnia premiery ostatniego dodatku do Wiedźmina 3 Dziki Gon, który wyszedł w 2016 roku. Lecz świat wiedźmińskich gier jest tak bogaty i przepełniony easter eggami, że ciekawostki odkrywane są do dzisiaj, a przecież mamy już rok 2024. Dlatego też po stworzeniu 7 różnych filmów ze 100 ciekawostkami ze wszystkich gier z uniwersum Wiedźmina, nadszedł czas na 8 setkę i zarazem drugą, w której biorę pod uwagę wszystkie 3 Wiedźminy naraz, bo ciężko byłoby już wyodrębnić po 100 z każdej z nich osobno. Cóż, mam nadzieję, że uda mi się was jeszcze czymś zaskoczyć. No ale już bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. We wczesnej wersji pierwszego Wiedźmina rolę jednego z głównych antagonistów miał pełnić Rhys z książek. W tle powinien się wam nawet wyświetlać jego model z 2003 roku. Można na nim zauważyć, że udało mu się w jakiś sposób zrekonstruować sobie ręce. Oprócz tego, początkowo w pierwszej grze o Wiedźminie miał się również pojawić Varg, lecz ostatecznie został wycięty z gry. W tle powinna wyświetlać się wam jego grafika koncepcyjna. Moim zdaniem mógł on być początkowo alternatywą dla Bestii lub jednym z pierwszych efektów eksperymentów wykonywanych przez Azara Javeda. Innym potworem, który ostatecznie nie znalazł się w grze, miał być też potwór o nazwie Corpus Custodia. Jeżeli nie chcecie wydawać pieniędzy na księgi o potworach, to w trzecim akcie gry, w zimie handlowej, niedaleko placu Jana Natalisa, czyli tego, na którym znajduje się błazen, możecie zagadać pewnego mieszkańca, który w ramach spłacenia długu dla Loivardena podaruje nam księgę, słynny Physiologus, znany jeszcze z sagi Sapkowskiego, z której Geralt pozna informacje o wielu potworach pojawiających się w tym oraz następnych rozdziałach. Ciekawostka podesłana przez użytkownika o nazwie Regnor. Oczywiście w pierwszym Wiedźminie można spotkać się z wieloma bugami, jak na przykład tym z rozmywającą się twarzą Geralta. Ale ja podczas nagrywania ciekawostek trafiłem na buga, który sprawia, że deszcz pada na tylko jednym małym fragmencie mapy. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Bo ja, szczerze mówiąc, pierwszy raz. Nawiązujący swoją historią do polskiego boksera Andrzeja Gołoty, Hugon Berotta, znajdujący się w Nowym Narakorcie, w anglojęzycznej wersji gry nazywa się Andrew Gabloda. Z kolei Dunda z Misia Kudłacza nazywa się w angielskiej wersji Butterbean, co jest nawiązaniem do amerykańskiego boksera o takim pseudonimie. A Celeste Mecht nazywa się The Rock, co może być aluzją do Dwayna Johnsona, amerykańskiego wrestlera. Zastanawialiście się kiedyś, czym są te malutkie stworzenia przypominające małpki, które możemy spotkać w niektórych miejscach w grze? Są to mamuny. Zwykle niegroźne stworzenia, utrudniające pijanym ludziom odnalezienie drogi do domu oraz zwodzące z właściwej drogi oszustów. Chociaż nie wydaje się, żeby pełniły taką funkcję w grze. Tekst "już się bałem, że wybierzesz szachy", które Geralt wypowiada pod koniec gry tuż przed walką z Dzikim Gonem, nawiązuje do filmu Siódma Pieczęć, w którym główny bohater wyzywa śmierć na pojedynek szachowy, aby zyskać na czasie. Z kolei wypowiadany przez Geralta na początku drugiego aktu tekst "pięknie, kurwa, pięknie" pochodzi z pierwszego tomu trylogii husyckiej autorstwa Andrzeja Sapkowskiego. Wypowiada go jeden z głównych bohaterów, Charley, nazywający się zresztą tak samo jak dodany później przez Redów do krwi wina potwór. Ciekawostka podesłana przez widza Wojty. Zapewne kojarzycie Franciszka Bedlama, znanego jako Król Żebraków z trzeciego Wiedźmina. Tak się składa, że postać o takim pseudonimie, lecz o prawdziwym imieniu Maggot, miała się pojawić już w pierwszej odsłonie w zimie. Z kolei, jeśli chodzi o inne znane nam z imienia i wyglądu postacie wycięte z tej gry, o których dotychczas w tej serii jeszcze nie wspominałem, to są to jeszcze Franz Kniprode, temerski mag nekromanta, którego mogliście zobaczyć na jednym z moich filmów prezentujących wczesne wersje wiedźmińskich gier. Dalej, przywódca bandytów Halfar, kurtyzana Kristina, która miała zapewne zastępować Carmen i której modelu z pewnych względów pozwolę wam sobie jednak nie pokazywać. Trzymajcie za to wczesne grafiki koncepcyjne Kalksteina i Foltesta. Pod koniec cutscenki pojawiającej się, kiedy przepływamy z grobina bagna, kamera zbliża się do tafli wody i możemy usłyszeć muzykę bardzo podobną do początku motywu muzycznego z filmu Szczęki. Podczas imprezy u Shani, w momentach, kiedy nie możemy rozmawiać z Jaskrem, będzie on śpiewał fragmenty piosenki pod tytułem "Wypijmy za błędy" autorstwa Ryszarda Rymkowskiego. W moim przypadku wyglądało to tak, że kiedy zaprosiłem Zoltana, ten śpiewał "Wypijmy za błędy", a kiedy zaprosiłem Carmen, śpiewał "Za błędy na górze". Wypijmy za błędy, za błędy na górze. Wypowiadane przez panią Jeziora podczas pasowania Geralta na rycerza słowa "Nie czuj strachu w obliczu wrogów. Bądź waleczny i prawy. Mów zawsze prawdę, choćby miała cię doprowadzić do śmierci. Chroń bezbronnych i nie czyń zła."
pochodzą niemal bezpośrednio z filmu Królestwo Niebieskie, dokładniej ze sceny, w której Gottfried przekazuje swój tytuł Balianowi tuż przed śmiercią. Postać Kalksteina może nawiązywać do jakiegoś żydowskiego naukowca, na przykład Alberta Einsteina. Wizualnie przypomina nieco sefardyjskich Żydów, mieszka w getcie, jak i żydowski wydaje się być również jego nazwisko. Pierwsze słowa wypowiadane przez Alinę Przeklętą w Południce, gdy przychodzimy do niej jeszcze przed odczarowywaniem, są cytatem z utworu pod tytułem W południe autorstwa Kazimierza Grześkowiaka. Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie się ziarno, odejdź ze mną wędrowcze, pójdź za mną. W pierwszym Wiedźminie w trakcie różnych dialogów pada sporo cytatów wprost z opowiadań Isagi Sapkowskiego. Jednym z przykładów takiego bezpośredniego cytatu może być wypowiedziane przez Geralta do Triss: Nie ma nic do wybaczenia i bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Z tym, że w dalszej kolejności po wypowiedzeniu tych słów, w książce i grze sytuacja potoczyła się zgoła inaczej. Ptak znajdujący się na herbie rodu Ademain, których przedstawicieli możecie kojarzyć z sceny neutralności, pochodzi z prawdziwego herbu polskiej szlachty o nazwie Ślepowron. Wypowiadane przez karczmarza w Misiu Kudłaczu zdanie: Azalisz, jestem stróżem brata mego? Po tym jak zapytamy go o Kolmana, nawiązuje do Biblii, dokładniej do Księgi Rodzaju. I co ciekawe, to zdanie padło również w trzecim tomie wspomnianej już dzisiaj trylogii husyckiej, dokładniej w drugim rozdziale, gdzie też wypowiada je karczmarz. I tą ciekawostkę również podesłał widz Wojty. Opis golem w Bestiariuszu nawiązuje swoją treścią do fabuły animacji Fantazja Disneya z 1940 roku, która była oparta na utworze muzycznym pod tytułem Uczeń Czarnoksiężnika Paula Dukasa, który to z kolei powstał na podstawie utworu autorstwa Johanna Wolfganga von Goethego o tym samym tytule. Przechadzając się ulicami Wyzimy, możemy czasem usłyszeć o słynnym i jednocześnie brutalnym motcie dawnego marszałka Redanii Raupeneka. Jak mawiał marszałek Raupenek, dobry elf to martwy elf. Jest ono parafrazą brutalnych słów generała armii amerykańskiej Philipa Sheridana, gdzie w wypowiedzianym przez niego zdaniu zamiast słowa elf użył on słowa Indianin. Co ciekawe, imiona Wiedźminów Berengara z pierwszej odsłony i Bertrama Taulera z Dzikiego Ogonu były prawdopodobnie inspirowane postacią Berengara Taulera, która pojawia się w drugiej części trylogii husyckiej. I to była kolejna ciekawostka podesłana przez widza Wojty. Plakaty zachęcające do wstąpienia do Zakonu Płonącej Róży nawiązują swoim wyglądem do słynnego plakatu Lord Kitchener Wants You z 1914 roku, zachęcającego do wstępowania do brytyjskiej armii. Myślę, że za ciekawostkę można jeszcze uznać umieszczony na kanale YouTube'owym The Witcher 15 lat temu film przedstawiający Wiedźminów Geralta i Berengara grających ze sobą w piłkarzyki. That's more like it. Come on. Przejdźmy teraz do ciekawostek z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. Natknąłem się na Reddicie na informację, iż początkowo Wiedźmin 2 miał mieć jeszcze jeden, czwarty akt, którego akcja miałaby się dziać w elfickim państwie Dol Blatana, lecz owy pomysł został usunięty z gry, kiedy Redzi przenieśli się z silnika Aurora na Red Engine. Tłumaczyłoby to częstotliwość wspominania o tej krainie oraz o Franceste Findaber na początkowych etapach gry. Wyjaśniałoby to również istnienie grafiki przedstawiającej to miejsce oraz grafiki koncepcyjnej przedstawiającej elfy z tej krainy. Oprócz tego, być może początkowo w drugim Wiedźminie miała pojawić się jakaś postać pochodząca z Zerikanii, o czym świadczyć mogą grafiki koncepcyjne ją przedstawiające. Na poprzednich 100 ciekawostkach z wiedźmińskiej trylogii powiedziałem, że znajdujący się w obozie Katweńczyków plakat może nawiązywać do plakatów propagandowych Stanów Zjednoczonych z okresu II wojny światowej. Tak się jednak składa, że równie dobrze może on też nawiązywać do polskich plakatów z okresu PRL, które przypomina jeszcze bardziej. Ciekawostka podesłana przez użytkownika Cyprian Perepeczo. Początkowo w polskiej wersji językowej twórcy planowali obsadzić w roli Vernona Rocha aktora Wojciecha Majchrzaka. Za chwilę będziecie mogli usłyszeć jego głos, który podłożył postaci Salviego w Kronikach Myrtany. Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Czyżby piesek zapuścił się za daleko od swojej budy? Tutaj nie ma twojego pana. Jest tylko watacha wygłodniałych wilków. Poza tym nazwisko Rocha mogło zostać zaczerpnięte od Alberta Severina Rocha, francuskiego żołnierza z okresu I wojny światowej, który służył w batalionie nazywanym Niebieskimi Diabłami. Poza tym był francuskim żołnierzem, a Francja może się kojarzyć z Temerią ze względu na lilie, które występowały niegdyś we francuskim herbie. Tak się składa, że w przypadku intra do drugiego Wiedźmina znamy imiona nie tylko występującego tam czarodzieja i łucznika, ale też dwóch rycerzy broniących króla Demavenda, jeden z nich to Himsbach, a drugi to Anselm z Edirne, imiona
dwóch braci pięściarzy, jeden z nich to Przemił, a drugi to Semko, a także pojawiających się w intrze dwóch błaznów, Harmonda i Dagoneta. W pewnym momencie w trakcie prac nad drugim Wiedźminem, Redzi rozważali dodanie do gry również postaci Shani, która pojawiła się w pierwszej części, gdzie była zresztą jedną z istotniejszych postaci. W tle powinny wyświetlać wam się jej grafiki koncepcyjne. Treść pieśni Gonu, którą możemy znaleźć w pobliżu namiotu ambasadora Nilfgaardu w obozie Hanselta, jest częściowo parafrazą pierwszej zwrotki poematu The Second Coming autorstwa Williama Butlera Yeatsa po przetłumaczeniu. Jeżeli w pierwszym akcie gry wystarczająco dużo razy zapytamy Vess, dlaczego została żołnierzem, wykorzystując przeróżne możliwe opcje dialogowe, w końcu odpali nam się unikalny dialog nawiązujący do bajki Mulan. Wspominałem już o tym na innych ciekawostkach, ale nie pokazywałem wam dotychczas tego dialogu, ani nie powiedziałem, jak do niego doprowadzić. Więc jak to było? Powołali twojego ojca do wojska, ale był stary, więc ukradłaś jego zbroję i podszywałaś się pod niego? To by było coś. Ale nie znałam swojego ojca. Jeżeli ktoś z was nie uważa tego za ciekawostkę, bo już o tym częściowo wspominałem, to gratis dorzucam wam tutaj dopełnienie innej, podanej już przeze mnie niegdyś ciekawostki. Wspominałem wam kiedyś o występowaniu w Zabójcach Królów Elfa o imieniu Drizzt, nawiązującego swoją nazwą do postaci Drizzta Dordena z Dungeons and Dragons, ale wam go nie pokazałem, bo nie mogłem go akurat znaleźć, jak nagrywałem odcinek. Tak więc oto on. Na instrukcji do zaczarowanej skrzynki znajdującej się w domu Filippe Eilhart w Lochmuin, oprócz samej instrukcji znajduje się tekst zapisany głagolicą. Tak się składa, że w rzeczywistości nie jest on powiązany z instrukcją, lecz po transliteracji z głagolicy okazuje się, że jest to po prostu zapisany początek inwokacji pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Oprócz Nilfgaardczyków, motto amerykańskich Marines Semper Fi wykrzykują również niebieskie pasy oraz podobno też rycerze zakonu płonącej róży, chociaż z tym się osobiście nie spotkałem. Semper Fidelis! Letos Gulety miał się początkowo nazywać Rishon. Szkoła cechu żmii miała znajdować się w Edirn i Leto nie miał zabijać króli na zlecenie czarodziejek, czy raczej Emyra, a ponoć z osobistych pobudek w ramach zemsty. Jak być może zauważyliście, Sheila de Tancarville posiada na swoich przedramionach ozdoby, przypominające nieco bandaże, na których znajdują się napisy zapisane głagolicą. Co ciekawe, po transliteracji znajdujące się na bandażach słowa można ułożyć w zdanie niesamowicie potężne zaklęcie bandażowe. Myślę, że za easter egga można uznać również pewnego jegomościa, który znajduje się tuż za bramą wejściową do Vergen i rzuca takimi tekstami jak... Emo! Przebierańcy! Choć trzeba przyznać, że jego teksty wypowiadane w wersji anglojęzycznej nadają się na miano easter egga jeszcze bardziej. Emo! Cosplayers! Mniej więcej na początku aktu drugiego, grając po stronie Jorveta, po powrocie z upiornej mgły, Filippa pyta Saskię, czy jest cała, na co smoczyca odpowiada, to powierzchowna rana. Z pewnością jest to nawiązanie do filmu Monty Python Święty Graal, gdzie pada identyczny tekst. Co więcej, w anglojęzycznej wersji gry Saskia również swoją odpowiedzią nawiązuje do tej samej kwestii z tego samego filmu, padającej w języku angielskim. Wspominałem wam już o postaciach Kerry i Mirandy, rozmawiających o butach i występujących we Flotsam, które są oczywistym nawiązaniem do serialu Sex w Wielkim Mieście. Co ciekawe, w ich domu faktycznie znajduje się pełno butów. Postać Myrona, mistrza aptekarskiego kadweńskiej armii, może nawiązywać do postaci o takim samym imieniu z Fallouta 2, która zajmowała się farmakologią. Pseudonim jednego z członków niebieskich pasów, Trzynastki, jest najprawdopodobniej odniesieniem do postaci Piętnastki, czyli członka drużyny Renfri z opowiadania Mniejsze Zło. Wygląd szyldu znajdującego się przed karczmą we Flotsam może nawiązywać swoim wyglądem do obrazu zatytułowanego Walka karnawału z postem autorstwa niderlandzkiego malarza Petera Breugla. Jeżeli chcecie trafić w hrabiego Echeverego na początku gry, musicie po prostu wycelować nie w niego, a w żołnierza obok. 1,5 stopnia. Trafiliśmy bydlaka? Zdjęty. Wczesne scenariusze drugiego Wiedźmina zawierały informację, iż Stannis i Hanselt mieliby być dalekimi kuzynami. Ale ostatecznie nie spotykamy się z taką informacją w grze. Poza tym, niektórzy uważają, że postać księcia Stannisa może nawiązywać do Stannisa Baratheona z Gry o Tron. Początkowo miasteczko Flotsam miało w polskiej wersji językowej nosić nazwę Szymany. A zauważyliście, że krasnoludowi Jarpenowi Zigrinowi głos w grze podkłada Jarosław Boberek? Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie to, że ten sam aktor grał przecież wcześniej Jarpena w polskim serialu.
Co prawda w armii Saski roi się od takich, co to w garści potrafią kuśki trzymać, a nie broń, ale razem z Zoltanem nadrabiamy zaległości. Urojenia zapisane w aktach pacjenta numer 15 ze szpitala psychiatrycznego pod Flotsam wcale nie muszą być urojeniami. Opisywany przez niego świat przecież istnieje i sama Ciri trafiła do niego w trakcie wiedźmińskiej sagi. Dziki Gon faktycznie porywał ludzi do swojego świata. No to teraz przejdźmy do ciekawostek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon i dodatków do niej. Wiedzieliście, że w tej odsłonie Geralt po wykonaniu ataku lubi sobie efektownie podrzucić mieczem, wykonując nim w powietrzu obrót? Przyjrzyjcie się. A zauważyliście, że pod mostem w Krainie Baśni znajduje się czerwona papryka? Czerwona papryka pod mostem? No co ona może tutaj robić? No więc jest to zapewne odniesienie do utworu Under the Bridge zespołu Red Hot Chili Peppers. Początkowo w miejscu, w którym znajduje się aktualnie Oxenfurt, miała znajdować się nieco mniejsza miejscowość o nazwie Biały Most. Tu możecie zobaczyć jej grafikę koncepcyjną. Wyspa, na której ostatecznie znajduje się uniwersytet, była jak widać początkowo pusta. Jednakże z jakiegoś powodu Redzi postanowili usunąć z gry miejscowość Biały Most i umieścić na jej miejscu Oxenfurt. Dlatego też na wyspie umieścili Uniwersytet Oxenfurcki. Sam model uniwersytetu jest dość prosty i pusty, bo wejść na jego teren możemy przecież dopiero w Sercach z Kamienia. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że był on robiony po prostu na szybko, stąd też prawdopodobnie wymówka, w cudzysłowie, o zamknięciu uniwersytetu. Być może kojarzycie pewną grupę śpiących po imprezie robotników z zadania komu w drogę temu czas. Wiedzieliście, że jeżeli przyjdziemy do miejsca, w którym się znajdują przed otrzymaniem owego questa, to zastaniemy ich w trakcie imprezy? Przy okazji możemy się tu też spotkać z nawiązaniem do starego, słynnego hitu internetu. Nie ma takiego bicia. Koniec imprezy! Maski z wizerunkami królów, zakładane przez ekipę podczas napadu na Dom Borsodich w Sercach z Kamienia, mogą nawiązywać do masek z wizerunkami prezydentów, jakie zakładają rabusie w filmie Na fali z 1991 roku. Na Skellige, dokładniej na północ od ruin Kergelen, na szczycie góry znajduje się szkielet, a przy nim kartka z zapisanym wierszykiem, którego treść okazuje się być zagadką. I co ciekawe, jeśli faktycznie poczekamy do godziny 12, kiedy słońce będzie w zenicie, cień góry wskaże nam położenie skarbu. Poza tym w tym miejscu leży jeszcze ukryte ciało, ale nie mam przy nim jakichś wartościowych przedmiotów. W okolicach karczmy Alchemia w Oxenfurcie możemy usłyszeć rozmowę pomiędzy dwoma mieszkańcami, której treść nawiązuje do fragmentu Krwi Elfów, dokładniej podróży barką przez Geralta i jego walki z Żagnicą. Jak my się dostaniemy do Białego Mostu? Na gościcu dezerterzy albo zbójcy? W lesie licho! Zostaje rzeka. Zrzucimy się we trzech i wynajmiemy jakąś łódź. O, nie ma mowy! Ja już raz pontarem płynąłem, starczy mi. A co się stało? Barkę, na którą się załadowałem, napadła żagnica. Gdyby nie to, że na pogładzie był wiedźmin, wszystkich by zażarła. A teraz ciekawostka z kanału Koncio Let's Play. Wiedzieliście, że możemy porozmawiać z Anną Henriettą jeszcze zanim gra sama nas do tego popchnie fabularnie? Spójrzcie sami. Tak, Geralt? Chciałbym chwilę porozmawiać. O ile wasza miłość nie ma nic przeciwko temu. Ależ skąd? Słucham, o co chodzi? Podczas nurkowania Geralt traci powietrze szybciej, jeśli się porusza. Walające się tu i ówdzie w grze srebrne pantalony mogą nawiązywać do tajemnicy pantalonów i związanych z nią itemka o nazwie Srebrne Pantalony, występujących w grze Baldur's Gate 2. Ciekawostka podesłana przez użytkownika Beczka Oleju Foczego. Pamiętacie elfią czarodziejkę Undomiel znajdującą się w Lochmuin w drugim Wiedźminie? Z wykazu więźniów znajdującego się w sieci Białowców Czarownic w Dzikim Gonie możemy się dowiedzieć, co się z nią stało. Ciekawostka podesłana przez użytkownika o nazwie Tomasz Mobilny. W sumie dziwne, że nigdy wcześniej o tym nie wspominałem, ale za pomocą wolnej kamery możemy odkryć znajdującą się niedaleko łaźni Dijkstry ukrytą wiadomość od CD Projekt Red. Podobno niemałym wyzwaniem dla grafików CD Projektu było ostateczne stworzenie wyglądu porońca, jakiego widzimy dzisiaj w grze. W tle powinny wyświetlać się wam jego grafiki koncepcyjne. Pamiętacie wioskę ceglarzy i jąkającego się ceglarza z pierwszego Wiedźmina? Tak się składa, że w Wiedźminie 3 Dziki Gon na południe od wioski Stegny również znajduje się ceglarnia i możemy się tam nawet spotkać z aluzją do ceglarni z jedynki i wspomnianego przed chwilą ceglarza. Ciekawostka podesłana przez widza Wojtka. Pod zimą, no, tam to była ceglarnia.
Filipa pomiędzy wydarzeniami z drugiego i trzeciego Wiedźmina, wzorem czarodzieja Wilgefortza z Roggeven, znanego z sagi, próbowała przywrócić sobie wzrok poprzez wszczepienie sobie w oczodoły kamieni szlachetnych i próbowanie wyhodowania na nich odpowiedniej tkanki. Redzi stworzyli nawet grafiki koncepcyjne przedstawiające, jak Filipa mogłaby wyglądać z takimi oczami, gdyby ich nie zakrywała. Poszczególne wersje wyglądu Filipy pozostawiam do oceny wam. Zapewne większość z was wie o tym, że początkowo w Dzikim Gonie miał się znaleźć Jorvet, lecz został z niego wycięty w trakcie produkcji. Sam wielokrotnie o tym wspominałem. Jorvet miał być związany z wątkiem dotyczącym zarazy Catriony, a w całą akcję zamieszani mieli być też Vernon Roche, Vess i... Vincent Mace, kapitan Straży Miejskiej i zarazem wilkołak z pierwszego Wiedźmina. Vincent został usunięty dość wcześnie i, co ciekawe, miało nawet istnieć zadanie pod tytułem Vincent i Vess. We wczesnych wersjach Dzikiego Gonu, Ceres miała być w rzeczywistości znaną z sagi fałszywą Ciri, lecz starałaby się oczywiście swoją prawdziwą tożsamość zachować w tajemnicy. Miała też używać innego fałszywego imienia, Becca. Wyglądałaby wtedy nieco inaczej i to właśnie prawdopodobnie fałszywą Ciri, a nie Ceres, przedstawia grafika koncepcyjna zakończenia gry związanego z Ceres. W Krwi i Winie podczas zadania O czym szepczą grzyby, w trakcie którego Geralt ma halucynacje, które powodują, iż rozmawia z Podką, otoczenie w trakcie owych halucynacji przybiera fioletową poświatę, tak samo jak w grze Fallout 3, w krypcie 106, w trakcie halucynacji gracza, co z pewnością nie jest przypadkiem. Wspominałem już w poprzednich odcinkach o tym, że początkowo walka w Dzikim Gonie miała wyglądać nieco inaczej. Mieliśmy móc m.in. trafiać w specjalne, unikalne, słabe punkty poszczególnych potworów. Nie jestem pewny, czy ta ciekawostka jest z tym powiązana, według mnie prawdopodobnie tak, ale początkowo w trzecim Wiedźminie miał występować tak zwany tryb skupienia, który pozwalałby nam zobaczyć wnętrze dowolnego oponenta. W tle możecie zobaczyć grafiki przedstawiające owy tryb opublikowane przez Redów. Scena z płonącym w deszczu budynkiem w sercach z kamienia może nawiązywać do kultowej sceny z płonącej w deszczu stodoły z filmu Zwierciadło z 1975 roku. Scena jest również w końcu powiązana z panem Lusterko, zwanym przez niektórych też panem Zwierciadełko. Być może o tym wiedzieliście, ale alternatywny strój Ciri jest strojem pochodzącym z Zerikanii, co potwierdził kiedyś na Twitterze jeden z pracowników CD Projekt Red, Marcin Momot. Zauważyliście, że w zależności od tego, czy zwyciężyliśmy turniej rycerski jako Ravix z Czteroga czy Geralt z Rivii, wiwatująca za nami zawsze szlachcianka również będzie ubrana inaczej? Przy okazji mowy o turnieju, podepnę pod tą ciekawostkę jeszcze inną, bo nie znalazłem nigdzie jej potwierdzenia. Ponoć początkowo Geralt miał móc korzystać podczas turnieju ze swojej tarczy. Podobno nawet twórcy stworzyli do tego wszystkie animacje, lecz później wycięli je z gry, ze względu na to, że Wiedźmini nie używają tarcz. Co ciekawe, możliwość używania tarcz w grze przywraca nam pewna modyfikacja. Wspominałem już na innych stu ciekawostkach, że łowcy czarownic mieli początkowo pojawić się na kartach do Gwinta. Tym razem jednak możecie zobaczyć, jak wyglądała ta wycięta z gry karta. Swoją drogą, oprócz łowców czarownic, początkowo swoje karty w Gwincie mieli też mieć król Henselt oraz Doppler Chapellet. Henselt miał być oczywiście częścią talii Królestw Północy, a Chapellet miał być na karcie neutralnej. Jeśli chodzi o inne wycięte z Dzikiego Gonu znane postacie poza wymienionymi już przeze mnie Jorvetem, Vincentem Macem czy fałszywym Ciri, to z gry zostali wycięci również Folmar i Iver, którzy mieli być organizatorami wyścigów na łodziach na Skellige, czy łowca czarownic znany jako Inkwizytor, który został finalnie zastąpiony Gradanem, lecz w przypadku Inkwizytora mieliśmy mieć wpływ na jego życie. Dalej, jednym z antagonistów, a być może nawet głównym, w serii zadań związanych z plagą Catriony, z którą zresztą powiązanie mieli być też Vincent i Jorvet, ale dobra, już nie mieszam, prawdopodobnie głównym antagonistą w tej serii zadań miał być człowiek znany jako Hector Kraft Ebbing. Miał on być niegdyś służącym cesarstwu Nilfgaardu, zbuntowanym medykiem, którego zlikwidowanie zlecał Geraltowi sam Emyr. Miał on również nosić maskę, która, co ciekawe, znalazła się ostatecznie w grze. Otóż ową maskę dostajemy od Ragisa pod koniec wydarzeń z Krwi i Wina i służy nam ona do zbierania Mandragor. I jeszcze ciekawostka w ciekawostce, jego imię i nazwisko mogły nawiązywać do niemieckiego psychiatry Richarda Freiherr von Kraft-Ebbinga. No i wycięta z gry została jeszcze postać o imieniu Chwitr, czyli dziecko albinos z lekkim upośledzeniem umysłowym. Miał on być bratem Astrid, być może zamiast Skiala, i miał być związany z wyciętym z gry głównym zadaniem o angielskim tytule Trals, które polegało na odprawieniu wraz z Yennefer rytuału nad tym dzieckiem, aby dowiedzieć się, co się stało z Ciri, gdyż czarodziejka podejrzewała, że Chwitr może być źródłem. W wyglądzie zamków w zimie można znaleźć sporo podobieństw do katedry Notre Dame w Paryżu. Nazwa zadania Druciarz Myśliwy, Żołnierz Szpieg nawiązuje do powieści Johna Le Carre pod tytułem Druciarz Krawiec, Żołnierz Szpieg. Znajdujący się w Firesdal na Skellige rzeźnik krzyczący: Świeże mięsko!
Nawiązuje tym prawdopodobnie do bossa z pierwszego Diablo, rzeźnika, który rozpoczyna walkę rzucając właśnie takim samym tekstem. Fresh meat. Początkowo Geralt miał móc medytować tylko przy stworzonych przez siebie małych ogniskach. Można to było zobaczyć jeszcze na gameplayu z targów E3. Ostatecznie Redzi wycięli ten fragment z gry. W tle możecie właśnie zobaczyć grafiki koncepcyjne przedstawiające Triss, inspirowane jeszcze jej strojem z Zabójców Królów, które doprowadziły do powstania jej ostatecznego wyglądu w Trójce. O nowych mechanikach związanych z podką, które zostały dodane wraz z nextgenową aktualizacją, mówiłem wam na moich filmach z ciekawostkami o nextgenowej zawartości. Nie powiedziałem wam jednak, że teraz możemy taranować podką ludzi, zwierzęta i potwory. Tak więc dla dopełnienia formalności, proszę bardzo. Zostajmy jeszcze chwilę przy płotce. Co prawda nie możemy sami przewrócić w żaden sposób wilkołaka, aby móc go następnie dobić, lecz może nam w tym pomóc nasz wierny wierzchowiec, zasadzając naszemu oponentowi kopa. Niedaleko wsi Nowy Mogilnik znajduje się podejrzane drzewo, wokół którego leży 13 chyba kamiennych albo metalowych zakopanych wizerunków twarzy. Trudno powiedzieć, z czego są wykonane po samym wyglądzie. Oprócz tego tuż pod drzewem znajduje się skrzyneczka, do której nie da się jednak dotrzeć przez jakiegoś buga. Mi się jednak to udało za pomocą moda na wolną kamerę i niestety są w niej tylko oreny. No i jak słusznie zauważył anglojęzyczny youtuber Xletalis, jeszcze inne ciekawe miejsce znajduje się niedaleko chaty zielarza. Znajduje się tu coś w rodzaju ruin kamiennego kręgu, a może po prostu owe kamienie zostały tak ułożone specjalnie, kto wie. Swoją drogą porastają go nawet jakieś kolorowe, specyficzne grzyby. Tak czy inaczej, gołym okiem widać, że były tam odprawiane jakieś czary, czego potwierdzeniem może być namalowany na jednym z kamieni rysunek powieszonej czarownicy, jakie możemy znaleźć również na ścianach niektórych budynków w Nowigradzie. Zapewne zostawili go tam łowcy czarownic, którzy wcześniej być może to miejsce zdemolowali. Inna ciekawostka, którą przedstawił na swoim kanale Xletalis, dotyczy zadania Najciemniej jest pod latarnią. Otóż jeżeli romansujemy z Triss, przed pojawieniem się w fontannie łaźni Dijkstry, będziemy mogli zobaczyć dom, który czeka na Geralta i Triss w Kowirze. Co ciekawe, okazuje się, że dom widoczny na tafli wody tak naprawdę znajduje się w Dzikim Gonie i to całkiem niedaleko Geralta i Triss, bo pod Nowigradem. Oprócz tego na obrazku widać też prawdopodobnie Wiedźmina i Czarodziejkę, a poza tym w owym domu pojawiają się przedmioty wymieniane w rozmowach Triss i Geralta. Ale pojawiają się dopiero po zakończeniu gry. Nie, ja siedzę na ganku w bujanym fotelu, pykam fajkę i słucham, jak krzątasz się za ścianą. A ja czekałabym na ciebie. Niech zgadnę, z kolacją przy świecach? Przy świecach? Pewnie wielu z was samemu to zauważyło, ale jeśli wrócimy do kowala Willego z Białego Sadu po jakimś czasie, okaże się, że jego spalona kuźnia została odbudowana. Jak nowa kuźnia? Świetna! Nilfgaardczycy sprowadzili mi z Mahakamu dwukomorowe miechy i ściągnęli fachurę z wyzimy, który postawił palenisko z cegły i komin. Obraz przedstawiający hierarchę Hemelfarta w grze prawdopodobnie nawiązuje swoim wyglądem do portretu papieża Innocentego X autorstwa Diego Velázqueza. Tym bardziej, że do twórczości owego malarza nawiązuje również obraz Młodej Ciri, o czym wspominałem już na jednym z wcześniejszych odcinków. Podczas przechodzenia zadania Przemiana w Krwi i Winie możemy natknąć się na nawiązania do serii gier Tomb Raider. W trakcie jej przechodzenia znajdujemy m.in. sprzęt słynnej poszukiwaczki przygód. Piosenką, którą śpiewa Janek do Anny, ma taką samą melodię jak słynna kołysanka Na Wojtusia z Popielnika. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Soundtrack, który możemy usłyszeć czasem na Skellige i który sami zresztą zaraz usłyszycie, powstał na podstawie szkockiej piosenki Farabata. Jakiś link do niej postaram się wrzucić w opisie filmu. Pomimo, że w Krainie Baśni występują istoty, które powinny być podatne na obrażenia zadawane mieczem stalowym, takie jak krasnoludy, niedźwiedzie czy wilki, w rzeczywistości wszystkie istoty znajdujące się w tej krainie są podatne na miecz srebrny. Dlatego, że wszystkie te istoty zostały stworzone za pomocą magii. Poza tym, jako że cała kraina jest iluzją, wszystkie przedmioty, które w niej zbierzemy, znikną z naszego ekwipunku po tym, jak ją opuścimy. Rzecz jasna, oprócz rynsztunku oraz miecza rycerza, który wszedł do tej krainy i pochodził z rzeczywistego świata. Po wejściu do banku Fanellich możemy dostrzec listę klientów, którzy nie są tu obsługiwani. Co ciekawe, jeżeli poprowadzimy zadanie klient ma zawsze rację w taki sposób, że zostaniemy wyrzuceni z banku lub po prostu nie rozwiążemy tego pokojowo, my również trafimy na tą listę. Pojawi się na niej wizerunek Geralta.
A czy wiedzieliście, że w Białym Sadzie, a dokładniej w samym sercu Białego Sadu, tuż za tablicą ogłoszeń znajduje się chata, w której mieszkają jacyś tajemniczy kultyści? Całkiem możliwe, że łowcy czarownic byli wzorowani na XVII-wiecznym, prawdziwym angielskim łowcy czarownic Matthew Hopkinsie. Sara, wspominająca o swoich snach, w którym goni ją wielka kura, może tym nawiązywać do wizji Geralta w trakcie zadania Droga ku natchnieniu w Wiedźminie 2 Zabójcy Królów. W angielskiej wersji językowej Dzikiego Ogonu możemy się czasem spotkać z nawiązaniem do słynnej przeróbki Himena. And I say, hey, 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 what's going on? Po zakończeniu questa związanego z krasnoludami z Wyspy Mgieł w epilogu gry, możemy udać się za krasnoludami. Okaże się, że ci próbują wykopać miejsce mocy. Podczas walki z lodowymi trollami Jessim, Joe i Dodgerem na Skellige, jeden z nich nawiązuje do polskiego hitu internetu. Poza tym, początkowo w miejscu, gdzie znajdują się te trzy trole, miała występować jedyna w swoim rodzaju w Dzikim Gonie, lodowa trolica. Przywraca ją do gry mod Brothers in Arms. Nie licząc twarzy poszczególnych postaci, to jeszcze na pierwszych trailerach trzeciego Wiedźmina widać, że sam model Erelina początkowo znacznie różnił się od tego, z którym mamy do czynienia w finalnej wersji. Jeżeli chodzi o zgodność wyglądu Kayry Metz z opisem w książkach, to zgadza się nie tylko wygląd jej naszyjnika, ale nawet taki szczegół jak mały pieprzyk na jej dekolcie. I to w dodatku idealnie w tym miejscu, w jakim opisał go Sapkowski. Z listu do rycerza Tilesa możemy się dowiedzieć, iż nie był on pierwszym wyborem Zakonu Płonącej Róży do udziału w turnieju rycerskim w Beauclere. Gdyby w pierwszej odsłonie Geralt nie zabił Roderica de Veta, to on prawdopodobnie pojechałby na turniej. A poza tym, za lepszego od Tilesa, Zakon uważa też rycerza Patryka Swayze, którego również mogliśmy spotkać w pierwszym Wiedźminie, lecz ten nabawił się niestety złośliwych skrofułów, przez co nie mógł przyjechać. Przekupiony przez Leto członek gangu Arnauta Westera to Ben Scoviru, syn przyjaciela Leto, któremu Wiedźmin ze Szkoły Żmii uratował kiedyś życie. Niestety nie dowiemy się tego z gry, gdyż dialog dotyczący Bena został z niej wycięty. Lecz przywraca go pewien mod. Prawdopodobnie rozmowa pomiędzy Wiedźminami na temat Bena została wycięta, gdyż jeśli Geralt go zabije, Leto podczas rozmowy i tak nie mówi nic na ten temat, tak jakby nie ruszała go śmierć syna przyjaciela, co byłoby w takiej sytuacji nieco absurdalne. To już wszystko, co miałem wam dzisiaj do zaprezentowania. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i udało mi się was czymś dzisiaj zaskoczyć. Bardzo serdecznie zapraszam was do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii, a także do subskrybowania, lajkowania, komentowania i wspierania kanału. Na razie.